Dzień dobry, Adam Kępa, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Witam na pierwszym koncercie z weekendowej serii premier płytowych. Naszym gościem jest Antek Jachna. Cześć Antek. Dzień dobry. Niebywała sytuacja, ponieważ Antek wydał właśnie przed chwilą kasetę magnetofonową. Debiutancki album? Tak. Czy to też jest tak, że dzisiejszy koncert jest debiutancką prezentacją tego materiału? Grałem już, ale ten, no, tego materiału jeszcze nigdy nie grałem, więc tak, jest debiutancki. Nasza rozmowa jest nagrywana jeszcze przed koncertem, więc chciałem spytać, czy się stresujesz? Troszkę tak. Jak to wytłumaczyć, ponieważ dzieje się tu wiele wspaniałych rzeczy w tej sytuacji, że 14-latek nagrywa kasetę magnetofonową i to z tak ciekawą muzyką elektroniczną. Czy to jest muzyka, która naturalnie gra ci w głowie i w duszy? Myślę, że tak. Czy ten materiał muzyczny to są piosenki, które powstawały z myślą o tym albumie, czy jest to pewnego rodzaju zbiór twojej ostatniej działalności? Nie, no to powstawało z myślą o tym albumie. No są tam dźwięki z Azji, z Indii i Indonezji oraz z Polski. W jaki sposób nagrywałeś te dźwięki? No mam taki mikrofon terenowy i chodziłem i nagrywałem, po czym w domu już w Polsce obrobiłem to wszystko. A jaka jest historia kasety? Dlaczego ten materiał jest na kasecie? No po prostu bardzo lubię kasety. Podoba mi się ich brzmienie, jest takie inne. No i uważam, że ten materiał pasuje na kasetę. Mhm. To jest chyba słuszny komentarz, ponieważ dużo tego typu muzyki elektronicznej jest wydawanych, zwłaszcza w Polsce ostatniego czasu, na kasetach. Sam też słuchasz kaset? Czy to jest nośnik, który kolekcjonujesz, zbierasz? Znaczy, tak, słucham kaset. Nie tak dużo, jakbym chciał, bo je ciężko dostać, ale słucham kaset, tak. Mhm. Zastanawiam się też, czy masz świadomość, że bardzo duża część wywiadów i bardzo duże skupienie też publiczności, no pewnie przez jeszcze jakiś dłuższy czas, będzie skupiać się na tym, że masz 15 lat, dobrze obliczam? 14. 14 lat. To znaczy, że gdy zabierałeś się za ten album, to pewnie też to trwało. No miałem 13 lat wtedy. Twoim polem zainteresowania jest muzyka i fotografia? Tak. Tak, jeszcze trochę harcerstwo. Też bardzo lubię ZHP, aczkolwiek no głównie muzyka i fotografia, tak. A jak myślisz, na jakim polu będziesz skupiał się najbardziej w przyszłości? Myślę, że najbardziej na muzyce, ponieważ no wydaje mi się, że muzyka zostanie ze mną na dłużej niż fotografia. Dużo więcej jej czasu poświęcam i w ogóle. Masz już jakieś następne projekty w planach? Myślę o muzycznych? No, niekoniecznie. Muszę przyznać, że... Skupiasz się na tym materiale i chcesz, tak, żeby został dobrze zaprezentowany. Tak. Czy koncert, który zagrasz za chwilę i który nasi oglądający już widzieli, czy to jest to samo, co dzieje się na kasecie? Niekoniecznie to samo. Starałem się jakby zatrzymać esencję, że tak powiem, aczkolwiek też nie chciałem, żeby to było jakby odtworzenie, ale na żywo, tylko starałem się coś tam pozmieniać i tak dalej. A jak szerokie jest pole możliwości grania tych piosenek? Czy tam jest dużo improwizacji, czy tam... Dużo, no właśnie, jeszcze uważam, że to jest taka płyta, że nie chciałem tam za dużej improwizacji. Aczkolwiek, no chciałbym trochę poeksperymentować na scenie. Czy to jest płyta klubowa? Myślisz, że to są warunki, w których by się sprawdziła? Myślę, że tak, jasne, czemu nie? A masz w wyobraźni jakąś ulubioną sytuację, w której można by słuchać tego materiału? No myślę, że w tych krajach, w Indiach, w Indonezji, to by najbardziej pasowało tam. Okej. Zastanawiam się też, myśląc o twoim tacie Wojciechu, który jest trębaczem i jazzmenem, czy wtrąca ci się w twoje dokonania muzyczne?
No, pomaga mi, ale ta płyta właśnie powstała z myślą taką, żeby mi za dużo nie pomagał i... No i no tutaj się za dużo nie wtrącał, trzeba przyznać. Jasne, rozumiem. Okej, więc z uwagi na to, że koncert jest przed tobą, życzę ci powodzenia. Dzięki. A w kontekście oglądających dziękujemy za spędzenie, mam nadzieję, że drugiego dnia koncertowego z nami i polecamy się w przyszłości.